bo słuchajcie, nie wiem, pozwolić psu takiemu być chudy i taki, wiecie, głodny. Ja nie wiem, wiecie, ludzie są troszkę tacy, ja w ogóle jestem bardzo, powiem wam, nie wiem, rozczarowana ludźmi na świecie i tym, jak po prostu to wszystko teraz wygląda i nie wiem, no jak mam jeszcze jakieś tam pieniądze i mogę kupić tą karmę i mogę dać trochę tego jedzenia, to czemu mam tego nie zrobić? Ja nie wiem, ludzie są tacy, 15 chulio, ja kupiłem najtańszy, wieś dla pisa 685. Cytryny 30 za kilo. Co to za tydzień, że wszystko takie drogie, no? Ale są tutaj takie dziadki, co tak chodzą, widzę po tych stanowiskach i sobie powiadają, to trochę czereśni, to czegoś. Dlatego, że w Turcji generalnie jeśli chcesz... Husaj właśnie wybierał melony. Powiem wam, że właśnie Husaj się zna, jak wybrać dobrego arbuza i jak wybrać dobre melony. Ja się na tym totalnie nie znam, więc właśnie kupujemy i w ogóle kupujemy dzisiaj zielone ogórki. Takie, wiecie, świeże zielone ogórki są po 15 lira za kilogram. W ogóle jeśli chodzi o ceny, no to za chwilę zobaczymy, bo dopiero weszliśmy, ale tak za 10 lira jest cebula, no to jakoś potaniała. Şey havucun var mı? Almadım. Almadım, ne olsun. Almıştı, şey oluyor, biliyorum, birkaç kere satıyor. Bu bir kilo. Biz oradan onu yardım ediyoruz. Domates çok yedim. Memnun oldum. 1,5 olsun, yeter. 105, 40 da burası, 145. Özel bu. Kokuyu da çok beklemiş gibi biraz sanki. Öyle mi? Buyurun. Yiyebilirsin abla. Daha şey yiyebilir. Sera değil. Sera'nın yaprakları geniş olur. 3 kilo. Ha, bu hadi şu ikisini. 40 liralık böyle. Bir tane. Bekleri tüzemiş. 40 lira da sana güzel. Daha çok beklediğim oldu. Widzę, że bakłażan trochę podrożał, bo jednak 25 lira. W ogóle jest bardzo dużo pomidorków. Spójrzcie, tutaj właśnie takie pomidorki koktajlowe, 20 lira. Właśnie jakieś takie, jak to, malinowe, 20 lira. Widzę, że na większości stoisk już są truskawki po 50 lira. I słuchajcie, czereśnie, a właśnie pokazuję wam cenę, żeby nie było, że oszukuję. I czereśnie są tutaj po 40 lira za mną. Tak, no to strasznie tanio, słuchajcie, czerkońty. Ktoś kiedyś mi napisał właśnie komentarz, że w Polsce za tonę czereśni można kupić kawalerkę, więc naprawdę teraz dochodowe jest, słuchajcie, zbieranie owoców. Trzeba się chwycić, bo edukacja i dyplomy dużo nie dają, a widzicie, drzewa owocowe, no to to jest jednak kasa. Yok, iki tane kişi, iki tane 50 dedin ya. İyi mi, ben anlamıyorum. 60 lira yapıyor. Tamam. Biraz şey gibi beklemiş. Buyurun efendim, çilek. 65-80 oldu. He, sen biliyorsun işte. Bezelyen 3 kilo pancar, 2 kilo domates, 1 kilo da patlıcan. Kahvaltılık almış. Hayatta pazar var. Kızım dert bunu. Husayn robi zawsze zakupy tutaj u tych pań na początku, wiecie, to już są takie znajomości, że trzeba te zakupy robić, więc ja sobie tak po trochę pochodzę i zobaczę, jakie są ceny. O, widzę, że nektarynki w Brzoskwinie podrożały, 40 lira, pomidorki po 20, jeśli chodzi właśnie o te zielone papryki, są po 30 za kilo. Ej, bakłażan strasznie podrożał, 30 za kilo. Cytryny 30 za kilo. Co to za tydzień, że wszystko takie drogie, no? A tutaj po 80 są czerwone.
15 lira. Ben şimdi 15 lira. 15 lira. Adren, olanlar gelsin. 20 lira. Ben mi bulacağım bu parayı? Anneciğim, küt mısır bardak. Bugün çıktı daha mısırım. Yedi mısır? Bakayım. Hayır, içi boş mu? Evet, Słuchajcie, tak się śmiejemy, dlatego że Juzajusz potrafi wszystko tak wymierzyć na kilogramy, że pomidorki takie wybrał, a wiecie, niełatwo, bo są takie duże, idealnie 2 kilogramy. Także tutaj jeśli coś, to właśnie panie przyjmą Husajna na staż, może u nich pracować, jakby poradzić sobie na targu. Jednak wiecie, praktyka czyni mistrza, on właśnie zawsze tutaj się dopytywał, ile trzeba sztuk, na ile kilogramów, a teraz to już... profesjonalizm. Dzień temu? Nie, wyjechać. You are getting very professional about the bazar. I was... Yok canım, estağfurullah. Mamy znów bardzo dużo buraków i bardzo dużo botwiny. Słuchajcie, jemy tą botwinę na surowo do sałatek. Jest bajkara. W ogóle jabłka są jakieś takie drogie. Tutaj po 50 lira jabłka. To wiecie, to jest strasznie dużo. Ale one są jakieś takie, wydaje mi się, importowane, bo wyglądają takie za ładne. Teşekkürler. Kupiliśmy 3 kg pomarańczy po 15 lira, więc nadal cena jest bardzo dobra. Powiem wam, że jest bardzo dużo ludzi, jednak czuć, że już przychodzi sezon i jest coraz więcej, wiecie, osób, które właśnie przyjeżdża tutaj na sezon i ma te domy wakacyjne. O. No, rozglądamy się jeszcze za bananami. Co to są? Morelki bardzo małe, 40. Czereśni wszędzie po 40. Myślę, że trochę weźmiemy czereśni. Yes, we can buy. Kiras. We can buy. Kiedy raliwem papryka po 20. Nawet taka papryczka zielona, którą używamy właśnie do memu, no to ona już 25 lira. To słuchajcie, bardzo tanie, bo była nawet po 60. Tutaj właśnie są czereśnie też po 40. Morelki takie małe po 40, naprawdę. Kupiliśmy właśnie melona i nie pamiętam za jaką cenę. Chyba jakoś 20 za jeden melon, czyli za 2,40 jeden melon. O gördüm sağ tarafta değil mi? Ali sepetine kontak kurdum. Hadi Słuchajcie, są tutaj takie dziadki, co tak chodzą, widzę po tych stanowiskach i sobie powiadają, to trochę czereśni, to czegoś. Dlatego, że w Turcji generalnie, jeśli chcecie coś spróbować na targu, to tak, wiecie, po prostu podchodzicie i po prostu sobie bierzecie. Więc właśnie są, słuchajcie, takie dziadeczki, chodzą i próbują na każdym stanowisku. No i fajnie. Wiecie, pochodzą sobie tutaj pół dnia, to się mocno najedzą, bo tu owoc, tu coś tam, no. Mamy papryczki i mamy kilo czereśni za 40 lir, czyli za 4,80 zł kilogram, za 5 zł, naprawdę. Ciekawe jakie dobre.
Kupujemy tutaj u pana cukinię za 25 lir za kilogram. Co jeszcze popatrzę? A właśnie tutaj zobaczę, po ile jest co. Kalafior, nie ma ceny. Bezcenny, broku. Powiem wam, broku kalafior chyba jeszcze drogi, tak mi się wydaje. Tutaj co, pomidorki. Ale patrzcie, tutaj są jakieś takie po 40 lir pomidorki. To nie wiem, jaka jest różnica, że jedne są po 20, takie malinowe, a inne po 40. Widzicie tu na przykład papryka po 40 lir, ta zielona. My kupiliśmy za 25. Bardzo są zróżnicowane ceny. Ziemniaki młode po 20 lir, czyli po 2,40. Tutaj na tym stoisku na rogu zawsze mają... Tutaj na tym stoisku na rogu zawsze mają właśnie takie dość drogie, powiem wam, owoce. Chociaż jest tak 50 za czereśnie, to chyba dobrze. Zobaczymy, po ile są arbuzy w tym tygodniu, tylko w Jezusa. Pan kilo. Słuchajcie, standardowo u pana, który sprzedaje banany, sprawdzamy cenę truskawek. U pana 60. No to pan już od kilku tygodni trzyma cenę 60. Nic nie tanieją. Truskawek nie kupiliśmy tym razem, ale mamy czereśnie. My też tak staramy się troszkę mniej owoców teraz kupować, ale kupujemy banany. Wiecie co, tak zerkam, tam są morele po 50 raz. Więc wiecie co, trzeba chodzić po targu i tak sprawdzać ceny, bo są bardzo różne, wiecie, 30 za morele, 50 za morele, no to ten, sałata, taka bardzo duża sałata za 15 lira. Tak jak wam mówię, jeśli chodzi właśnie o takie duże pietruszki, patrzcie, tam pani wykłada za mną, no to to wszystko tak po 10 lira zazwyczaj. Chociaż tutaj pan ma po 15, a nie, on ma po 15, słuchajcie, coś innego, jakieś takie inne. Podchodzę do pana, dobra, sprawdziłam cenę arbuzów, 20 lira. Przyszliśmy jeszcze kupić jajka, bo tak trochę, bo nam chyba braknie do następnego tygodnia. I w zasadzie to będzie tyle zakupów dzisiaj na bazarze, ale chciałabym właśnie wziąć was jeszcze na zakupy, prawdopodobnie do Bima. Albo do jakiegoś marketu, bo wiecie co, musimy kupić dużą karmę dla psów, dlatego że dokarmiamy psy uliczne. To zresztą wiecie, jak oglądacie, że Husajn dokarmia pieski na ulicy. Ale teraz od pewnego czasu, nie wiem, już jakieś kilka tygodni mamy takiego pieska pod domem. I właśnie on się jakoś tak przybłąkał, wiecie, jest bardzo zachudzony. No i my po prostu cały czas go dokarmiamy, też nosimy mu wodę tak dwa razy dziennie. No i sobie tak trochę żyje na ulicy i właśnie widzę, że też inne osoby zaczęły nam pomagać, więc po prostu tak się trochę wspieramy, żeby wiecie, tego pieska tak troszkę utuczyć, bo jest bardzo zachudzony. A powiem wam, że te pieski, które tak sobie radzą na ulicy i na przykład siedzą koło jakiejś restauracji, no to są fajne, najedzone, ale wiecie, psy mają tutaj też swoje rewiry i na przykład takiemu pieskowi, który jest sam, on się tak no nie bardzo może odnaleźć, dlatego że wiecie, jak podejdzie do jakichś psów i tam będzie chciał właśnie jedzenie, no to te psy będą go atakowały, więc no to są takie, wiecie, no pieskie sprawy, tak, no wiecie, te watachy, takie psów, no jest duża konkurencja na ulicy, wiecie, psy bardzo dbają właśnie o swój dom, o swoich żywicieli na ulicy, więc no na razie wspieramy tego pieska też któryś tydzień, ale właśnie musimy dzisiaj kupić karmę. I w ogóle ta pani, która ma tego Dobermana z sąsiedztwa, powiedziała, że ona się tak zna na psach i właśnie powiedziała, że musimy ugotować trochę makaronu albo jakichś takich rzeczy, żeby ten pies nabrał masy, no bo jest bardzo zabiedzony. Kafayı bir yapıştı, acayip mi yedin? Hayırlı olsun.
Süper. Abi merhaba. Lewandowski. Tak bardzo szybko nagrałam wam jeszcze, co znajdziecie właśnie na tym bazarku Agbów, dlatego że wiele osób przyjeżdża do Agbów, właśnie do Ramady, głównie Polacy, i do Maxiery. Bardzo dużo jest podróbek, słuchajcie, jest nawet Lewandowski koszulka, także wiecie, tutaj Turcy znają Lewandowskiego. Jeśli chodzi właśnie o torebki, też jest bardzo dużo podróbek, jest bardzo dużo biżuterii, jest bardzo dużo łapaczów snu właśnie z Nazarem, no, okularów, wiecie, pojawiło się bardzo dużo rzeczy, bo wiecie, jest bardzo dużo turystów teraz i oni zaczynają sprzedawać. No, a teraz jedziemy do sklepu kupić jedzenie dla pieska. I kurczak, i tak dalej będzie. Tak, i jeszcze jakieś tam kurczaka, coś co nam brakuje. No, także właśnie pokażę wam, ile kosztuje taka karma. To kupujemy taką podstawową, wiadomo, bo jej schodzi dużo, jak tak dokarmiamy, no ale no trzeba, wiecie, niektórzy się burzą, że po prostu się psa przyzwyczaja i wiecie, są takie osoby, że nie karmcie. Wiecie, my to mamy gdzieś i tak karmimy, no bo słuchajcie, nie wiem, pozwolić psu takiemu być chudy i taki, wiecie, głodny. Ja nie wiem, wiecie, ludzie są troszkę tacy, ja w ogóle jestem bardzo, powiem wam, nie wiem, rozczarowana ludźmi na świecie i tym, jak po prostu to wszystko teraz wygląda i nie wiem, no jak mam jeszcze jakieś tam pieniądze i mogę kupić tą karmę i mogę dać trochę tego jedzenia, to czemu mam tego nie zrobić? Ja nie wiem, ludzie są tacy, słuchajcie, ja się tego tak nauczyłam w życiu, że ludzie są tacy naprawdę nieludzcy, że nie wiem, według mnie psy są naprawdę takimi istotami, że to jest jedyna jeszcze nadzieja na tym świecie. Niestety ludzie są coraz gorsi. To słuchajcie, jeszcze tak szybko wam pokażemy, co kupiliśmy. Taki koszyk. Ciekawe, ile wydaliśmy pieniędzy. 1 kilo. Czereśnie. 1 kilo, 40 tureckich lira. 40 lir. 60 lir. Sztuk naturalne jajka. Jajka ile? 60 tureckich lira. A ile jajek? 1 sztuk, 4 tureckie lira, 15 jest. 15 jajek za 60 lira. Banana, 50 tureckie lira, 1 kilo. Kilogram bananów, 50 lir. Papryka, 25. Tak, 2 kilo jest. 2 kilogramy. Suknia, 1 kilo, 25. Pomarańcze, 1 kilo, 15. To 3 kilo jest. 45. Marchewka. 2 kilo jest tutaj. 40 tureckich lira. Jest dzisiaj strasznie gorąco. Wiecie, jest ponad 30 stopni. Są tak upalne dni, że... ten 25. Bakłażan. 1 kilo. Pomidor 20 tureckich lira, 2 kilo jest, 40 tureckich lira, 3 kilo, buraki 65 tureckich lira, tak, 2 melonki 50 tureckich lira, 2 melonki 50, 2 kilo 30 tureckich lira. To jest cebula. I sałata 1 kilo 15 tureckich lira. Co jest sałata, czyli sałata po turecku to jest ogórek zielony właśnie, tak. Po 15 i tyle. No i tyle jeszcze, wózek i koniec. Nie wiem, ile kosztuje to wszystkie. Od 44... 40-50 zł? Ja, 40-50 zł. No, za całe te zakupy jakoś tak, nie wiem, 40-50 zł. Zazwyczaj tak bierzemy, słuchajcie, w gotówce do 60 zł. No, więc tak usa mniej więcej wie, ile mu zostało.
Dobra, jest straszny ruch, jest bardzo dużo samochodów, bardzo dużo ludzi. No i jedziemy jeszcze po to. I pojedziemy po to jedzenie dla piesków. Jeszcze tutaj właśnie musimy zapytać o co? O sól do filtrów takich na osiedlu. Nie wiem, czy pokazywałam wam chyba to kiedyś, albo tego wam nie pokazywałam, że my na osiedlu mamy też takie filtrowanie wody. To są takie, słuchajcie, bardzo duże stojaki. To wygląda tak, jakby ktoś miał w kosmos lecieć. No i właśnie tam Husajn, no przez to, że przebywamy tu na stałe, no to my to wszystko, to znaczy Husajn to wszystko zupełnie, ja wam tylko o tym opowiadam. I właśnie tutaj jest taki sklep, w którym można taką sól w workach kupić. To jeszcze wam powiem, że jest godzina 10:40 i jest już 29 stopni. Teraz mamy kilka dni takich, gdzie dochodzi temperatura ponad 30 stopni. To jest naprawdę bardzo gorąco. Powiem wam, że to jest taki po prostu ukrop, że w sumie dobrze, dlatego że w zasadzie to czekamy, żeby morze się nagrzało, żeby można było właśnie już w morzu pływać. 15. 15 kilo, ja kupiłem najtańszy wieś dla pisa. 15 kilo, dobre, 680 dla piesów. Nie wiem, jaki cenet wygląda, jaki można w Polsce, nie wiem, ale Turcja najtańszy, bez marka, wieś. Sygnał działa, no nie jeździmy tak jak Turcy.